Mieliście swoje media rządowe, które zawsze potrafiłyby taką sytuację ograć. Dzisiaj pani sytuacja się zmieniła. Proszę nie przeszkadzać, nie jest pan w swojej rządowej telewizji. Czy przeprosi pani wszystkich tych, którzy chorują na raka, że ona określa pani środowiska polityczne mianem nowotworów rakiem? Czy pani mnie naprawdę określa rakiem? Powinniście się już dzisiaj bać. A czy straszy mnie pani? Pani sugeruje, że ja się mam czegoś bać? Powinniście się bać, co się tak naprawdę wyleje z tego wszystkiego. Moimi Państwa gośćmi są Karolina Pawliczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór, witam serdecznie. Paulina Matysiak, posłanka Lewicy, Ewa Zajączkowska-Herwig, rzeczniczka Konfederacji i Jacek Ozdoba, poseł Suwerennej Polski. Dobry wieczór. Witam Państwa. Czyli mamy pełen przekrój, jak mawiają niektórzy, pełen komplet, bo jest tak, jest rząd, jest opozycja totalna, opozycja parlamentarna i opozycja wewnątrzrządowa, dobrze powiedziałem? No, można przytaknąć do takiego podziału. Czemu nie? Panie pośle, o co chodziło z tą dzisiejszą zadymą poranną? Tak będziecie każde posiedzenie Sejmu inaugurować próbą wtargnięcia z posłami, którzy nie są posłami, przynajmniej wedle marszałka Hołowni. Czy to oczywiście jest dłuższa historia całej tej, jakby można powiedzieć, sytuacji, w której znajduje się zarówno pan minister Wąsik, jak i pan minister Kamiński, ale już nie wchodząc w szczegóły, bo oczywiście można mieć tu różne zdanie dotyczące możliwości zastosowania prawa aktu łaski, ustrojodawca 97 rok, który nie doprecyzował specjalnie, bo historia, jakby konstytucjonaliści zwracają uwagę, że doktryna była jednoznaczna do pewnego momentu, jak nie doszło do pana ministra Kamińskiego, bo ja sam uczyłem się z podręczników, które jednoznacznie dawały możliwość taką prezydentowi. To w 35 konstytucja zawężała, dlatego że był ten katalog zawężony, czy skazany wyrokiem prawomocnym. Ale zostawiając jakby to na boku, ja bym to rozdzielił na dwie płaszczyzny. Z jednej strony rzeczywiście płaszczyzna zewnętrzna, nie spodoba się to pewnie moim kolegom z klubu, której oceniam, że jest to na pewno ciężkie wizerunkowo. Ale z drugiej strony wewnętrzne... Najdelikatniej rzecz ujmując, patrząc na sondaże. Wie pan, z tymi sondażami, jakby z tymi tym, to jakby moim zdaniem rozumiem, że to jest taka ocena chwilowa i zależy, jak to prezentuje i się przedstawia, bo to nie zawsze jednak jest obiektywna ocena to, co się prezentuje, szczególnie, że tło jest dość trudne do wytłumaczenia, ale wracając do tej jakby podstawy merytorycznej, rzeczywiście no, jakby no, sytuacja, w której niejednoznaczne są również oceny co do tego, czy wygasł mandat, czy też nie. Nierównoznacznie jest też ocena co do tego, która według, w ogóle w opinii publicznej, która decyzja powinna być wiążąca wobec marszałka, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która jest jakby automatyczna, czy to właściwa, czy też wybór przez marszałka izby, którą on sobie życzy, czy dobieranie składu sędziowskiego. Ale mnie pan pyta, czy będziemy tak za każdym razem robić? No ja uważam, że to nie jest najlepsza droga. Sądzę, że przy obecnej sytuacji medialnej wytłumaczenie nie ma tutaj żadnego znaczenia, dlatego że jest to obraz raczej, bym powiedział, negatywny ten zewnętrzny, chociaż oczywiście uważam, że racja pod względem jakby sporu prawnego, możliwość wejścia do Sejmu, nawet abstrahując od tego, czy panowie są posłami, czy też nie, jeżeli nawet by byli byłymi posłami, to i tak mają możliwość legalnego wejścia na teren Sejmu, bo taką możliwość ma każdy, kto był kiedyś posłem. Więc jakby zamykanie głównych drzwi i jakby te środki, profile praktyczne, które zastosował pan marszałek Hołownia, sądzę, że są zbyt daleko idące i na pewno nie jest to z korzyścią cały ten spór, niezależnie od tego, kogo dzisiaj należy wskazać, czy jest winien, dla opinii, znaczy dla po prostu Polaków, którzy odbierają to, w jaki sposób wygląda dzisiaj polityka. My zajmujemy się samym sobą, i nie widzę reform. Jeżeli przychodzi nowa władza, ja sam pamiętam, jak zostawałem ministrem, zostawałem posłem w pierwszej kadencji, tej miałem możliwość większości, bo to jest istotne, to przedstawiałem cykl zmian, które zresztą później były poparte. Ja nie widzę dzisiaj pracy parlamentu, ja nie widzę rozwiązywania problemów, ja nie widzę zamrożenia cen energii, tych kryzysów, które następują, a widzę tylko i wyłącznie przepychankę, którą funduje nam marszałek Hołownia z Donaldem Tuskiem, którym jest to na pewno wiatr w żagle, jeżeli chodzi o ten obraz, który dzisiaj był przedstawiony, bo on jest trudny do opisania i przedstawienia, dlaczego się tak dzieje. Pani poseł, do pani poseł Pawliczak się zwracam. Wymarzony dla was scenariusz, prawda? Zadyma pod Sejmem, konstruowana, przynajmniej tak to wygląda, przez liderów, i to nie byle jakich, Prawa i Sprawiedliwości, negatywnie odbierana przez ogół społeczeństwa. No właśnie, pan redaktor
stwierdził, czy tak to ocenił, zadyma. Dokładnie tak to wygląda. Zadyma polityczna, hucpa polityczna, budowanie negatywnych emocji. Zresztą na tym zbudował się PiS przez te wszystkie lata, dzieląc społeczeństwo. To jest dla nich, można powiedzieć, taka woda na młyn. Ale czasy się zmieniły, sytuacja się zmieniła. Pan poseł powiedział takie dość znaczące w mojej ocenie zdanie, że w obecnej sytuacji medialnej będzie to trudne do wytłumaczenia. Owszem, bo wtedy mieliście w tamtej kadencji, czy w dwóch poprzednich, mieliście swoje media rządowe, które zawsze potrafiłyby taką sytuację ograć. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Proszę nie przeszkadzać, nie jest pan w swojej rządowej telewizji. I potrafilibyście faktycznie wtedy to tak uzasadnić, że byłoby w porządku. Także pani ten rak, jak to pani określała rząd. Po prostu jest to niemożliwe. Dzisiaj jest to niemożliwe. Ludzie faktycznie, panie redaktorze, tutaj się powołując tak naprawdę na społeczeństwo. 66% to jest najnowszy sondaż Ibrisu. 66% społeczeństwa ocenia w ogóle całą tą sytuację związaną z Wąsikiem i Kamińskim, przypomnę, przestępcami ułaskawionymi, ale przestępcami. Ocenia bardzo negatywnie to, że zostali ułaskawieni, całą tą właśnie hucpę polityczną, jeszcze raz powtórzę, którą tworzycie, to jest dla was takie źródło funkcjonowania i istnienia. Zobaczymy, co będzie na następne posiedzenie Sejmu, co wymyślicie, bo przecież się namawialiście przed samym posiedzeniem, widać to było w mediach, planowaliście coś. Nie wiem, czy wyszło do końca tak, jak chcieliście, bo obraz jest naprawdę upokarzający. To nie przystoi politykom, to nie przystoi posłom, posłankom. Po prostu sprowadzacie parlamentaryzm w ogóle do takiego poziomu nieprzystającego do naszej demokracji w naszym kraju, demokracji parlamentarnej, o którą przecież walczyliśmy wszyscy nasi przodkowie, żeby ta kwestia była uregulowana, żebyśmy żyli w wolnym, demokratycznym kraju. Wy po prostu nieustannie żyjecie w zupełnie innych czasach. Próbujecie sprowadzić tak naprawdę ten nasz czas polityczny do rządów autorytarnych. Zresztą myślę, że gdyby PiS nadal rządził, to do tego by doszło i wyprowadzilibyście nas z Unii Europejskiej. Tak, tak. Wiem, że ten nerwowy uśmiech o czymś świadczy, jest nerwowy, ale zostawmy to bez komentarza. Ja bym tylko chciała zwrócić uwagę, pani, co, mam pierwszy raz możliwość z panią bycia w studiu, kiedy pani wypowiedziała słowa o raku. I chciałem się spytać, czy przeprosi pani wszystkich tych, którzy chorują na raka, że ona określa pani środowiska polityczne mianem nowotworów rakiem. Czy pani mnie naprawdę określa rakiem? Proszę chcę pani państwa, powiedzieć, że ludzie, którzy są politykami, państwa, demokratycznie wybranymi, są nowotworami? Ja jestem w zespole do spraw rozliczeń rządów PiSu. I chcę bardzo wyraźnie jeszcze raz powiedzieć, to co... Tam, gdzie jest Stanisław Gier? To, co nam zafundował... Tam, gdzie jest Roman Giertych? To, co nam zafundował PiS. Czyli wszystkie te układy, układziki, te wewnętrzne relacje, te po prostu układy, które drążyły nasz kraj, to był właśnie rak. I chcę wam powiedzieć, że za wszystko odpowiecie. Idą wezwania... Stanisławem G? Proszę wie pani, że areszt potwierdził sąd w przypadku Stanisława G? Są zawiadomienia do prokuratury, nie zajmie wiadomo, się dobrze. Tym. Niezawisła, niezależna prokuratura, niezawisłe sądy, wszystko będzie rozliczone. Powinniście się już dzisiaj bać. A czy co straszy mnie pani? Pani sugeruje, że się ma czegoś bać? Powinniście się bać, co się co tak znaczy naprawdę bać? Wyleje z tego wszystkiego. Proszę państwa, na przykład w Funduszu Sprawiedliwości przekazywane były środki i to nie tysiące, to były miliony złotych dla stowarzyszeń, organizacji, które powstawały, to były organizacje widma, powstawały i znikały. 9,5 miliona pani złotych, to jest mediów, 6 milionów, 7... Pani nie, akta? Wie pan skąd? Z raportu NIK-u. Wypadałoby tak, się, akurat, wypadałoby nie się tego przygotować tego do takiej informacji. Oczywiście, że tak. I co pani przeczytała na temat Pegasusa? Proszę państwa, był legalny, mieliśmy bardzo potwierdzę. Długą debatę na ten temat. O Pegasusie chciałam jeszcze porozmawiać, ale jak dacie mi państwo szansę. Ja tylko ostatnie zdanie. Ale dobrze, pani wyprostowała to słowa z tym nowotworem. NIK-u nam bardzo wyraźnie i bardzo konkretnie przedstawili, co się działo w poprzedniej kadencji, jeśli chodzi na przykład o Fundusz Sprawiedliwości, ale tematów mamy mnóstwo, jeśli chodzi o, oczywiście o zespół do spraw. Stanisław G. na pewno pani wytłumaczy. Pani poseł, pan minister wbił taką szpilę w pani kierunku, czy generalnie w kierunku rządu, że nie pracujecie, tylko wykorzystujecie tę zadymę polityczną. Chciałem zapytać o to, kiedy zostanie przedstawiony, wypracowany mechanizm, projekt dotyczący tego, w jaki sposób będą realizowane konkursy do spółek Skarbu Państwa, do zarządów i rad nadzorczych. Mamy cały cykl zmian w spółkach Skarbu Państwa, Orlen,
PZU, PKO, BP, mamy albo PO. Od przyszłej kadencji, podpowiem panu. Te zmiany musiały się odbyć, bo oczywiście nie mogły tam nadal być osoby, które po prostu mogłyby również zacierać dowody, które były czy będą w sprawach, które będą się toczyły oczywiście. Przecież tak jak wspomniałam wcześniej, zawiadomienia do prokuratury są nieustannie przekazywane. W związku z tym, szanowni państwo, musieliśmy ten proces podjąć natychmiast, ale też zaznaczam, że to są osoby pełniące obowiązki. Będą w tym przeprowadzone przejrzyste i transparentne konkursy, bo na pewno nie będzie tak, jak było za czasów PiSu, że przede wszystkim politycy To się okaże w rzeczywistości. Ja pani nie będę czarować, ja nie będę czarować rzeczywistości. Tak będzie, bo tak obiecaliśmy społeczeństwu. To była też nasza deklaracja w wyborach. Pani poseł, kiedy poznamy ten mechanizm konkursowy? Ale panie redaktorze, przecież mechanizm konkursowy to nie jest nic nowego. Konkursy odbywały się, będą się odbywać. W niektórych jednostkach przecież tak to właśnie funkcjonuje. Również jeśli chodzi na przykład o samorządy, spółki samorządowe, no przecież to nie chodzi o to, żeby stworzyć jakiś nowy mechanizm. Chodzi o to, żeby go wprowadzić w życie. Proszę mi przypomnieć, kiedy się odbył konkurs na stanowisko prezesa zarządu PKN Orlen czy PKO BP. Ale mówi pan o poprzedniej kadencji? Nie, mówię o 30 ostatnich latach. No panie redaktorze, proszę mnie tutaj nie odpytywać w tak szczegółowych kwestiach, bo ja nie pamiętam, kiedy były te konkursy. Natomiast zaraz sobie zerknę, zobaczymy, bo wiemy na pewno jedno, że przez te 8 lat poprzednich rządów PiS przyzwyczaił nas do tego, że tak naprawdę to byli namiestnicy polityczni, funkcjonariusze, którzy przychodzili z dnia na dzień, pakowali się też z rozkazu Kaczyńskiego, bo przecież wiemy doskonale, że ta rotacja to też była normą w spółkach Skarbu Państwa. Tych najlepszych spółkach Skarbu Państwa, czyli mówimy o Orlenie, wcześniej Energa, PGNiG-e, to są spółki faktycznie będące naszym narodowym dobrem. Także tak to funkcjonowało, do tego nas przyzwyczajono. My deklarujemy, że w tych spółkach będą się odbywały konkursy. Redaktor Wielowiejska pyta o partyjnych działaczy w państwowych spółkach, na co odpowiada wiceminister Kropiwnicki. A kogo mamy powoływać? No, wyrwany z kontekstu jakiś cytat, w ogóle nie wiem z którego roku, nie będę z nawet tego komentować. Nawet pani powiem, że to było wczoraj. No nie wiem, to na pewno ja się nie podpisuję pod słowami mówiącymi o tym, że będziemy. Przepraszam, 5 lutego, no to. Pani poseł, do pani poseł Matysiak się zwracam, skoro został wywołany temat Orlenu i tym samym prezesa Obajtka, który 5 lutego zrezygnował. Zrezygnował wcześniej, ale z nią 5 lutego. Jak pani ocenia prezesa Obajtka i to, co się działo przez 8 ostatnich lat, czy 6 lat Orlenu? Nie oceniam dobrze, natomiast myślę, że to, co jest taką polską racją stanu, to, żebyśmy patrzyli, jak ta spółka będzie teraz funkcjonować, bo już od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy o tym, że powinniśmy patrzeć na to, żeby podmioty były mniejsze. Mam nadzieję, że nikomu do głowy nie przyjdzie chęć prywatyzowania spółek Skarbu Państwa, wyprzedawania polskiego majątku. Tutaj ta sprawa powinna być chyba dla nas wszystkich oczywista, niezależnie z jakiego jesteśmy ugrupowania. I chyba to mogłabym powiedzieć, że to może nas chyba łączyć. No niekoniecznie. Wolę szukać tego, co nas łączy. Niekoniecznie, jak słucham debat wokół fuzji Orlenu z Lotosem, czy choćby CPK, to taka mikromania dominuje. Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą tą mikromanię, jak pan redaktor ją nazywa, to ja bym też przed tym przestrzegała, przed dzieleniem dużych podmiotów na mniejsze, tylko dlatego, żeby one były mniejsze. Patrzyłabym raczej na to, do czego one są powołane, jakich spraw pilnują, czym się mają zajmować. I myślę, że duże podmioty, silne podmioty, to jest nasza polska racja stanu. Znaczy, tutaj zdania nie zmienię. Myślę, że nikt nie przyjdzie z takimi argumentami, które by mnie przekonały do zmiany mojego stanowiska. I chciałabym, żebyśmy w ten sposób patrzyli na to, co jest wspólne i na to, co jest naszym majątkiem. I oczywiście pełna zgoda, osoby, które powinny zarządzać takimi podmiotami, powinny mieć do
tego wszelkie kompetencje. Idealnie by było, gdyby były wybierane w drodze konkursów ze środowiska eksperckiego, tak żeby takimi podmiotami, takimi spółkami mogli zarządzać fachowcy, a nie nominaci partyjni. Dla mnie tutaj sprawa jest prosta. Dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Balcerowiczem, który powiedział coś takiego, że Donald Tusk kontynuuje politykę pisizmu i że mówiąc o tych spółkach Skarbu Państwa nie ma znaczenia, czy będzie konkurs, czy nie będzie konkursu, bo to i tak politycy będą zarządzać, należałoby sprywatyzować. Miód na wasze serce. No, profesor Balcerowicz rzeczywiście mówi o prywatyzacji. Konfederacja mówi o tym, że jednak strategiczne spółki Skarbu Państwa powinny zostać z większościowym udziałem państwa. Zdecydowanie państwo powinno mieć kontrolę nad strategicznymi spółkami, tak jak chociażby Orlen. Natomiast rzeczywiście nie ulega wątpliwości, że nowy rząd czeka niecierpliwie, aż będzie mógł obsadzić spółki Skarbu Państwa swoimi nominatami. Wątpię, żeby odbywały się klarowne, przejrzyste i uczciwe konkursy. No bo też pytanie, z kogo nowy rząd miałby nominować nowych zarządców spółek Skarbu Państwa. Panie redaktorze, no też miejmy świadomość tego, że spółki Skarbu Państwa są bardzo łakomym kąskiem dla polityków. No widzimy chociażby po poprzedniej kampanii wyborczej, że spółki Skarbu Państwa bardzo obficie finansowały kampanię wyborczą chociażby Prawa i Sprawiedliwości, czy na przykład doprowadzały do sytuacji, gdzie cena bazowa paliwa w hurcie była sztucznie zaniżana, co oczywiście wstrzymywało wzrost cen paliwa na stacjach benzynowych i teoretycznie Polacy powinni się cieszyć, no ale właśnie to służyło wyłącznie temu, by zakomunikować, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o Polaków i ceny paliwa są niskie. Nikt nie przejmował się tym, co się stanie po wyborach, kiedy ta cena bazowa paliwa w hurcie zostanie uwolniona. Dosłownie chwilę po wyborach już widzieliśmy wzrost cen paliwa na stacjach benzynowych, więc no, takie ręczne sterowanie cenami czy kontrola nad spółkami Skarbu Państwa jest w interesie polityków rządu, ponieważ jest to łakomy kąsek i bardzo duże pieniądze, które można właśnie za pośrednictwem różnych instytucji czy fundacji przekazywać na kampanię wyborczą. Ja jestem bardzo ciekawa, co nowy rząd zrobi właśnie z tymi fundacjami, które zostały powołane chociażby przez Orlen i służyły rządowi Prawa i Sprawiedliwości. A jak sobie wyobrażacie taki model idealny zarządzania spółkami Skarbu Państwa? Model menedżerski, odpolitycznienie. Nie powołujmy na zarządców spółek Skarbu Państwa nominatów partyjnych, czy ludzi, którzy gdzieś tam na jakichś wiecach czy imprezach pojawiali się z politykami, razem imprezowali, wielka feta i nagle ktoś staje się prezesem istotnej spółki, tak? Mamy do czynienia z tym w sumie od 30 lat. Sam pan redaktor zwrócił uwagę na to, że nie pamięta pan, kiedy jakaś spółka Skarbu Państwa została obsadzona w sposób taki przejrzysty, więc gwarantuję, że mamy z kolei w Polsce mnóstwo menadżerów, którzy mogliby zarządzać takimi spółkami. Kwestia właśnie rzetelnego podejścia i wyłonienia takiej osoby w drodze przejrzystego konkursu, opartego na kompetencjach. Afera Pegasusa dzisiaj gruchnęła wiadomość. Trudna do zweryfikowania, ale ją powtórzę. Lista polityków PiS, na których służby zbierały kompromaty obyczajowe, obejmuje około 30 nazwisk. Są na niej m.in. Ryszard Terlecki, Marek Suski, Adam Bielan, Marek Kuciński, Krzysztof Sobolewski, Łukasz Majza, Henryk Kowalczyk i tak dalej, i tak dalej. Panie pośle, podsłuchiwaliście operacyjnie swoich ludzi? Po pierwsze, nie wierzę w to, że ktokolwiek może podjąć działania operacyjne w oparciu o brak jakiejkolwiek podstawy prawnej, dlatego że to jest odpowiedzialność karna, więc ja będę tutaj wychodził przed szereg, jeżeli chodzi o jako członek komisji, bo jestem członkiem komisji, która ma to wyjaśnić, dlatego głosowałem za, bo zadaniem posła jest ocena pracy na rzecz Polski. Najpierw przede wszystkim jestem państwowcem, a dopiero później mam przynależność do danej organizacji, więc mogę panu powiedzieć, że na gruncie podstępowania karnego użycie Pegasusa jest stricte już dawno uregulowane, nie jest to żadne zaskoczenie, znaczy opinię publiczną karmi się jakimś taką historią, że jakiś magiczny Pegasus, który o każdym słyszał i w ogóle nie wiadomo, jakie ma możliwości, a tymczasem możliwości operacyjne, które są stosowane, no były w różnych okresach dość podobne, tylko rozwój techniki wymaga, żeby dostosowywać te działania, czy te narzędzia do rozwoju technologicznego. Kiedyś na kablu było, no bo były telefony stacjonarne, dzisiaj są komunikatory, więc ten Pegasus jest do tego potrzebny.
legalność jakby i tutaj zakup jest jakby, a ta argumentacja jest absurdalna, tym bardziej, że to tylko Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła, pan prezes Kwiatkowski, że była zasadność kupienia tego systemu operacyjnego, ale już wchodząc w tą całą dyskusję... Z tego co pamiętam, on miał być kupiony w celu podsłuchiwania, czy inaczej zbierania informacji na temat przestępców, a nie polityków. Ale celowość zakupu i rozszerzenie możliwości stosowania na podstawie ustawy o policji, o prokuraturze, jeszcze innych możliwościach ustawowych jest czymś, co jest zasadne, dlatego, że to jest po prostu dzisiaj narzędzie do walki. Czy naprawdę z Suskiego i Terleckiego? Ale właśnie, i teraz chcę przejść do tego, no po pierwsze nie my, no bo ja nie słuchałem, nigdy nie miałem do czynienia z żadnymi działaniami operacyjnymi, ale teraz chcę przejść do meritum sprawy. Czy w przestrzeni publicznej pojawiają się co chwilę jakieś nazwiska? I na przykład jest taka jedna osoba, której już sobie dam spokój, bo no, nie chcę ujawniać szczegółów jakby planów, które są dotyczące udziału medialnego, która stwierdziła, że jakby została podsłuchiwana przez Pegasusa. Ja zweryfikowałem, że się nie zgadza z datą zakupu nawet tego Pegasusa. Czyli widzimy, że w przestrzeni publicznej są jakieś nazwiska, ktoś coś podgrzewa, wkłada tutaj kij w szprychy, bo najłatwiej jest powiedzieć, że jest jakaś lista, mityczna lista, gdzie był ktoś podsłuchiwany, no ale i to obóz się oburzy. Czy ktoś widział? Posłowie PiSu potwierdzają, że ta lista jest. Ale nikt jej nie widział. Jeżeli tej listy nie było, to przepraszam, kto teraz za to wszystko przeprosi? Powiem tak, jeżeli były działania... Ja nie powiedziałam, że jest lista prawdziwa, tylko że jest lista. I że ta lista wywołuje straszliwy ferment. No być może, ale ta lista może być wymyślona, panie redaktorze. Więc teraz ja przejdę do tych osób, które się najbardziej burzą. Jest jedno proste rozwiązanie. To jest bardziej pytanie do pani poseł, jako reprezentantki koalicji z 13 grudnia. Bardzo prosta rzecz. Minister Bodnar może przeciąć całe te spekulacje. Całą tą dyskusję, tą listę. Niech odtajni akta osób, które są najbardziej dzisiaj utożsamiane jako te, które były nielegalnie podsłuchiwane. Akta pana Giertycha. Pani Ewy Wrzosek, państwa Brejzów. Prosta rzecz. Odtajnienie akt. Co w tym złego, żeby opinia publiczna się zapoznała? A w tej chwili mamy takie spekulacje. I to jest bardzo ciekawe. Powołane są osoby do komisji do spraw wyjaśnienia właśnie tego Pegasusa. Oni stawiają tezę. To przepraszam bardzo, ja jako członek komisji, jako prawnik mam stawiać tezę na podstawie wywiadów medialnych? Ja nie wiem, dobrze, że pan potwierdza, że te osoby były podsłuchiwane. Ja nie wiem. A opinia publiczna powinna się dowiedzieć, jakie jeszcze inne osoby były podsłuchiwane. Jak była debata w Sejmie, to na sali nie było ja się zgodzę o tyle. I teraz jedna rzecz. Zdanie, bo to zastanawiające jest to, bo oczywiście nikt nie wie, czy ta lista faktycznie jest. Natomiast lista jest. Zastanawiające jest to, że posłowie, politycy z pana opcji, ze Zjednoczonej Prawicy, z Prawa i Sprawiedliwości faktycznie chodzą i zastanawiają się, czy nie byli podsłuchiwani, ponieważ wiedzą, i tu się zgodzę, tylko chcę dokończyć, zaraz to pan redaktor... I sami mają obawy, żeby jeżeli tak było, nie, bo powiem tak, bo my rozdzielmy na jedną rzecz, znaczy na podstawie działania... Ale pan potwierdza, że się granicy... boicie, nie, ja, czy pan, ja się nie boję, jak ktoś mnie podsłuchiwał, no to pytanie, jakie są podstawy do tego, ale ja podchodzę do tego w sposób rzetelny, to znaczy, że jeżeli doszło do nieprawidłowości, to byłyby działania przy użyciu tego oprogramowania, które były nielegalne i oczywiście wtedy należy wyciągać konsekwencje. Ale jestem przekonany, bo wiem, że nikt takiego ryzyka by nie podjął, bo trzeba być szaleńcem, żeby użyć oprogramowania bez zgody prokuratora, bez zgody sądu, a sąd musi być szaleńczy, żeby nie dopytać, jakie są szczegóły, bo odmowa oznacza uzasadnienie, a uzasadnienie jest niewygodne, bo trzeba dodatkowo wziąć pracę. I teraz jest pytanie takie. Jeżeli są osoby, które były w sposób nielegalnie podsłuchiwane, nie było żadnego podstaw, a jedyną motywacją była polityka, to nie widzę przeszkód, żeby taka lista osób... Pan sobie zaprzecza. Pan przed chwilą powiedział, że sędziowie, kiedy odmawiają muszą napisać uzasadnienie i dlatego tego pytałem nie robią. Sędziego, dlaczego i dlatego tego nie robią. Usłowleniami? Nie o tym mówię. Sam pan sobie zaprzeczył. Dlaczego? Dlatego wydają te zgody. Ponieważ boją się odmowy? Przychodzą do nich wnioski i dają po prostu z ale oni mają szczegóły. I to jest w ogóle potwierdzone. I to jest ściśle tajne, więc to też nie będzie można na ten temat rozmawiać. Więc to jest... naprawdę, dowiedzmy się. Także jacy parlamentarzyści i politycy Prawa i Sprawiedliwości jeżeli byli nielegalnie podsłuchiwani, a jeżeli była legalna podstawa, to kto przegrozi? Ale jaka legalna? Prosta legalna. Jeżeli mamy do czynienia z zebraniem materiału dowodowego w postaci na przykład wniosków osobowych,
Tak, i na przykład dotyczące muszą być postawione. Zarzuty muszą być postawione. Doskonale ta osoba pani musi być podejrzana. Ale doskonale pani wie, że działania operacyjne... No ciekaw jestem, jakie były podstawy do słuchania Henryka Kowalczyka. Były oczywiście podstawy. To jest wyrok Sądu Najwyższego, który potwierdza legalność stosowania tego typu metod operacyjnych. Nie zamieniajmy się w państwo, które twierdzi, że mamy być bezbronni wobec przestępców, wobec osób. Tak jak wspomniałem, jeżeli oni nie byli w gronie, które daje możliwość działań operacyjnych, to jest zupełnie co innego. Prawa i Sprawiedliwości są przestępcy. Ale ja nie wiem. Skoro się wszyscy boją, że byli podsłuchani Pegasusem, to jest już robienie sobie, to nie pani decyduje o tym, kto tu może mówić. Jeżeli pani miała więcej do powiedzenia, to być może by akurat pan redaktor pani przyznał głos, ale tylko jeszcze... Szanowni państwo... Za rządów Platformy Obywatelskiej powstała taka lista osób, które były podsłuchiwane. I kto? I kto był podsłuchiwany? Dziennikarze. Czy pani dzisiaj się podpisuje pod wyrywaniem laptopa w redakcji? Nie będzie pan na mnie machał ręką, wskazywał palcem. Ja sobie na to nie pozwalam. Ojej, jaka pani jest wrażliwa. Po prostu nie pozwalam. Cokolwiek pan powie, to właśnie im bardziej pan mówi, tym bardziej pan kłamie. KPK. Panie redaktorze, w styczniu 2011 odbył się konkurs w Orlenie. To tak tylko a propos poprzedniej rozmowy i dyskusji, żeby... W którym roku? W 2011, w styczniu 2028. Tak tylko zerknęłam szybko, bo przecież nie śledzę tych konkursów i przecież też nie analizuję. Że pani podpisuje pod tym, który wybrany. Natomiast, panie redaktorze, ja pozwolę sobie, ponieważ pan poseł też czasem odczytuje coś w SMS-ie. Poznamy listę osób, które były Pegasusem podsłuchiwane w sposób nielegalny. Jeżeli były w ogóle takie. Być może poznamy. No nie działa komisja śledcza. Niech przeanalizuje materiał. Natomiast chcę bardzo jeszcze mocno podkreślić a propos tego, co pan poseł mówi, bo mija się pan z prawdą absolutnie. Pod koniec grudnia 2020 rok Citizen Lab potwierdziła, że inwigilowani przy pomocy tego szpiegującego oprogramowania byli adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Z raportu wynika, że na telefon prawnika włamywano się co najmniej 18 razy. Ale co jest ważne? Prezes PiS Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu tygodnikowi Sieci. Przyznał w nim, że polskie służby korzystały z tego oprogramowania. Potwierdził też, że na jego zakup przeznaczono środki z Funduszu Sprawiedliwości mającego służyć przecież, szanowni państwo, ofiarom przestępstw. Wiemy doskonale... Pani poseł, to Kwiatkowski ocenia, że to było legalne. Pani poseł, to, że Pegasus był, czy jest... No wiemy. Ale właśnie dlaczego był? Kto po prostu zakupił ten system? To nie może ten działania operacyjne być prowadzone? No, pytanie jest takie, czy byli słuchani Pegasusem politycy i czy było to robione nielegalnie? Ja myślę, znając już przecież PiS politycy, i działania Prawa i Sprawiedliwości, sędziowie, myślę, czy osoby publiczne, że mogłabym postawić tezę, że były to działania nielegalne, szanowni państwo. Ta teza jest na podstawie czego? To jest taki PiS w pigułce. Sami siebie podsłuchiwali, bo sam pan redaktor tutaj również przedstawił taką informację. Szukali sami na siebie haków, być może szukają dalej. To jest po prostu taka partia. To jest taka partia, która pani jakieś akta? Bo ja nie. Pani ma większą wiedzę ode mnie. Może pani pytać, przesłuchana. Niszczyła ludzi, niszczy ludzi. Tak to właśnie działacie. Takie macie metody działania. Znamy prawdę odnośnie działania Pegasusa? I Pegasus miał wam tym pomóc po prostu. Dzięki komisji śledczej? Czy to z show? Panie redaktorze, ja myślę, że dowiemy się bardzo wielu ciekawych rzeczy w ramach funkcjonowania komisji do spraw wyjaśnienia sprawy Pegasusa. Poseł Przemysław Wipler jest wiceprzewodniczącym tej komisji. Dzisiaj z nim rozmawiałam i powiedział, że podejrzewa, że bardzo ciekawych rzeczy się za jakiś czas dowiemy. Natomiast tutaj... A jak bardzo ciekawych, czego dotyczących? Trzy kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że pamiętajmy, że Ministerstwo Sprawiedliwości było w rękach ministra Zbigniewa Ziobry i to właśnie ten wymiar sprawiedliwości, jeżeli wydawał zgody na możliwość użycia systemu operacyjnego, jakim jest ta aplikacja szpiegowska Pegasus, no to pytanie na jakiej podstawie i jacy sędziowie wydawali te zgody. Tego chciałabym się bardzo dowiedzieć. Druga sprawa, jeżeli wykazane jest, że niektórzy politycy byli szpiegowani za pośrednictwem Pegasusa, no to zakładając, że to oprogramowanie służyło do wyłapywania przestępstw, czy do przestępców, czy do jakby śledzenia przestępców, no to chciałabym się dowiedzieć, czy jakieś zarzuty tym osobom, które były prześwietlane przez Pegasusem, zostały postawione. No bo skoro szukamy przestępców, no to zakładam, że jakieś zarzuty powinny zostać im postawione, skoro byli podsłuchiwani i szpiegowani. Słuszne. Kolejna sprawa. Mam wrażenie, albo jeszcze powiem coś innego.
Prawo i Sprawiedliwość weszło w posiadanie takiej zabawki, jaką jest właśnie szpiegowska aplikacja, szpiegowskie oprogramowanie. No i zaczęło tak się bawić tą zabawką, że być może zaczęło podsłuchiwać nawet własnych polityków. Doskonale wiemy, że metody działania Prawa i Sprawiedliwości wobec polityków własnego ugrupowania bardzo często były niejasne, były nieprzejrzyste i no, zakrawały o taki bardzo mocny brak zaufania do własnych działaczy. Pamiętajmy, że cała afera związana z Wąsikiem i Kamińskim rozpoczęła się od afery gruntowej, gdzie panowie Wąsik i Kamiński zostali wydelegowani do tego, żeby przejąć środowisko samoobrony, a samego Andrzeja Lepera być może politycznie zniszczyć. I tutaj to wszystko działo się w ramach koalicji Prawa i Sprawiedliwości z samoobroną. Spójrzmy, do jakiego stanu Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło porozumienie Jarosława Gowina, czy chociażby suwerenną Polskę. No bo przy całym szacunku, gdyby nie to, że mieliście pod swoim władaniem resort sprawiedliwości i pewnie mieliście różne ciekawe informacje na temat polityków Prawa i Sprawiedliwości, no to być może zbieraliście jeszcze... haki na to może swoją jeszcze gdzieś tam... starszą matkę partię? Panie redaktorze, na 100% były haki, bo żaden premier nie pozwoliłby żadnemu ministrowi krytykować swojego rządu w taki sposób, jak Zbigniew Ziobro krytykował rząd Mateusza Morawieckiego, czy jego... Arytmetyka, podpowiem, sejmowa arytmetyka, utrata władzy. Panie... To nie jest taki hak. To się nie nazywa pośle, Pegasus. Wiem, że chcielibyście teraz to wybielić, natomiast... się pan przyzna, co was wiązało. A u was się nie wiąże, no błagam, arytmetyka jest czymś pośle, naturalnym, no. Panie pośle, teraz ja mówię. Prawo i Sprawiedliwość tak właśnie traktuje swoich koalicjantów, tak traktuje polityków w ramach swojej koalicji do tego stopnia, że podejrzewam, że było w stanie właśnie ich prześwietlać Pegasusem, nawet tych najbardziej zaufanych. Pamiętajmy, że przecież poseł Marek Suski jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego, więc jeżeli był szpiegowany przez Wąsika i Kamińskiego, no to też świadczy o jakości polityki prowadzonej tej partii. Jak... I panie redaktorze, na sam koniec. Ja mam wrażenie, że panowie Wąsik i Kamiński dopiero rozpoczynają przygodę z prokuraturą w Polsce. I dlatego jest takie parcie na to, żeby oni zachowali immunitet, właśnie żeby nie można było stawiać im żadnych zarzutów. Jeżeli teraz zostali ułaskawieni już w sposób skuteczny, abstrahując od tego, czy byli skazani, czy nie, prawdopodobnie wystartują do Europarlamentu po to, by pozyskać europejski immunitet i zaszyć się w Europarlamencie, być bezpiecznymi, by właśnie na przykład taka komisja jak do spraw wyjaśniania podsłuchów za pośrednictwem Pegasusa ich nie dotknęła. Myślę, że jeszcze nieraz spotkamy się z bardzo poważnymi zarzutami wobec tych dwóch konkretnych panów. Za chwilę zapytam, jak Platforma Obywatelska traktuje swoich koalicjantów, ale to za chwilę. Donald Tusk zaproponował, żebyście wespół zespół usiedli i razem zmienili konstytucję, tak żeby zlikwidować ten prawny dualizm, który nie jest wedle niektórych prawnym dualizmem, ale jest pewnym chaosem i wspólnie, że dokonali zmian dotyczących na przykład Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby wyłonić nowy Trybunał większością 3/5 głosów. To jest sensowna propozycja. Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że początek chaosu prawnego wokół Trybunału Konstytucyjnego zaczął się poprawką niekonstytucyjną niejakiego posła Kropiwnickiego, który dzisiaj był cytowany. Była to wrzutka, żeby na zapas wybrać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A później wy po bandzie poszliście. I ważne jest to, że jeżeli my mówimy dzisiaj o Konstytucji, to wystarczy nam po prostu przestrzegać. Artykuł 7 jest w tym zakresie precyzyjny. Wszystkie organy państwa działają na podstawie w granicach prawa. Tak samo jak i kwestia źródeł prawa. Nie uchwały, nie to, co wydaje się komuś jest źródłem prawa, tylko konstytucja, ustawy, międzynarodowe umowy ratyfikowane oraz oczywiście rozporządzenia. Jak byłbym złośliwy, to bym przypomniał, że wy na przykład uchwał Trybunału Konstytucyjnego nie publikowaliście. Panie redaktorze, to zupełnie co inna kwestia. Nie, to dokładnie to samo. Tylko jeszcze, bo chciałbym jeszcze skończyć. Czy pomysł wspólnej zmiany konstytucji jest sensowny? W sprawie dualizmu, na przykład wokół prokuratury, gdzie przepisy są precyzyjne, czy wobec tego, że Bodnar, pan minister, szuka podstawy prawnej, czy na przykład wobec telewizji, no proszę zobaczyć, jakby tu jest problem też całej debaty, która się odbywa. No jeżeli ktoś dzisiaj podważa w ogóle sens funkcjonowania konstytucji, wymyśla sobie artykuły, co więcej, twierdzi, że w ogóle prawo w Polsce nie obowiązuje, bo przyszli mężczyźni, którzy twierdzą, że siłą mogą tylko i wyłącznie decydować, no to ja mam problemy jako prawnik, żeby ocenić, gdzie jest w ogóle jakakolwiek podstawa prawna. Ba!
Sam Bodnar ma problem z tą podstawą prawną. A już największe ryzyko to jest cykająca bomba, co się stanie z kwestią prokuratorską z jednego prostego powodu. Już mamy pierwsze wnioski o to, że prokurator był niewłaściwie obsadzony ze strony pełnomocników przestępców, jeżeli chodzi o decyzje, które podejmował przez lata prokurator krajowy, którego nie miał wcale epizodycznego przepisu. Panie pośle, to pomóżcie to przeciąć, usiądźcie razem z... Ale oni złamali prawo. To jest, ale trzeba, ale najlepszym resetem konstytucji jest po prostu przestrzeganie konstytucji. Czyli jakby, nie. Ale to, jest, to są wartości, które... A Konfederacja są jest gotowa usiąść do takich rozmów? No to chyba oczywiście, ich piłka, tylko tamten trochę kopnął. Panie pośle, prezydent Andrzej Duda mówi o resecie konstytucyjnym. Jarosław Kaczyński nawet zaczął mówić o pewnych zmianach w konstytucji, które muszą zajść, żeby rozwiązać ten węzeł gordyjski. Premier Donald Tusk zaczął mówić, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Generalnie wszyscy widzą, że jest problem w konstytucji i jest problem w braku przejrzystości zapisów, które tam są zawarte. Musimy zrobić krok do tyłu. Wszystkie partie muszą zrobić krok do tyłu, a Konfederacja bardzo chętnie będzie temu arbitrować. To na koniec pytanie o traktowanie większych przez mniejszych przez większych. Pani poseł, co się stało, że wykolegowaliście Lewicę z wspólnych list do wyborów samorządowych? No, to słowo wykolegowaliśmy, to jest chyba za daleko idące. Ja oczywiście nie uczestniczyłam w rozmowach politycznych. Nie wiem, na jakim one były etapie. Na pewno były rozmowy o ewentualnych wspólnych listach, bodajże do sejmiku. Nie wiem, czy wchodziło to dalej i szerzej, jeśli mówimy o samorządach lokalnych. Natomiast ostatecznie decyzja została podjęta taka, że idziemy samodzielnie. Ja zresztą jestem zwolennikiem tego, żeby budować szeroki front po tej stronie demokratycznej, jeśli chodzi o wybory. Natomiast jeżeli będziemy szli w oddzielnych blokach, to nie wyobrażam sobie i mam nadzieję, że ta teza się też sprawdzi, żebyśmy byli wzajemnie czy wobec siebie gdzieś wrogo nastawieni, raczej na zasadzie takiego wzajemnego nawet i może wsparcia. W samorządach jest też często tak, że trudno zbudować takie stricte polityczne koalicje, dlatego że często są to komitety obywatelskie. To są często różnego rodzaju struktury lokalne, które już są zbudowane. Pani poseł, chcecie łyknąć Lewicę? W związku z tym trudno byłoby to przełożyć, jeżeli mówimy już o tej centralnej polityce, na samorząd lokalny. Nikt nikogo łykać nie będzie. Niech demokracja zadecyduje, wybory samorządowe już niebawem zresztą. Także mam nadzieję, że nasza strona demokratyczna po prostu je wygra. Wygramy z PiS-em. Pani poseł, do pani poseł Matysiak się zwracam. Przełknęliście już tę gorzką pigułkę? Znaczy, mnie tutaj absolutnie nie zaskakuje działanie premiera Tuska i tego, że nie chciał wspólnej listy. Ja mam takie poczucie, że to jest akurat dobry prognostyk dla Lewicy, który właśnie Lewicę wzmacnia. To nie jest kanibalizowanie. Naprawdę? To nie jest kanibalizowanie Lewicy. Wyborcy mogą dostać lewicową ofertę w wyborach na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. W sejmikach, w powiatach, w miastach. Pytanie, czy z niej skorzystają? Będziemy do tego zachęcać. Oczywiście, że tak. Tutaj akurat w wielu kwestiach z liberałami się różnimy. Natomiast faktem jest to, co mówiła posłanka Pawliczak, że w wielu miastach, w wielu samorządach te koalicje i te porozumienia bardzo różnie wyglądają. One często idą w poprzek tym ustaleniom, czy tym, co się dzieje tutaj u nas na Wiejskiej w Warszawie. I moim zdaniem będą takie listy, gdzie i politycy Platformy Obywatelskiej, i Lewicy znajdą się na wspólnych listach do miasta. Będą takie, gdzie będą te komitety oddzielne, będą też takie, gdzie pojawią się społecznicy i w ogóle nie będzie tam członków żadnych partii. Natomiast do sejmiku my startujemy, wystawiamy osobną listę, będzie można zagłosować i na przedstawicieli Nowej Lewicy, i Partii Razem, i Unii Pracy, i PPS-u. Także na związkowców, na działaczki lokalne, społeczne, feministyczne, więc tak naprawdę tutaj przygotowujemy dobrą ofertę dla wyborców. Ale są też takie samorządy, gdzie są poparcia wspólne dla wspólnych kandydatów. Na przykład są odrębne bloki, jeśli mówimy o komitety, ale jest kandydat na prezydenta, którego popierają wszystkie komitety. Tak się zdarzyło na przykład w Kaliszu, moim rodzinnym mieście, gdzie mamy kandydata Koalicji Obywatelskiej, pana Piotra Łuszczykiewicza, ale popiera tego kandydata Lewica. Także proszę zobaczyć, no, są różne możliwości. Dziękuję bardzo. Karolina Pawliczak, Paulina Matysiak, Ewa Zajączkowska-Hernik, Jacek Ozdoba byli moimi państwa gośćmi. Ale zanim się pożegnamy, to jedno króciutkie pytanie.
Zupełnie niepolityczne. Jutro jest tłusty czwartek. Jeżeli pączek, to z czym? Panie, z dżemem. Ale z jakim? Z dżemem. No, może, mogą to być również powidła. No, taki tradycyjny pączek. Bardzo lubię. Pani poseł? Z konfiturą różaną. Ja jestem bezglutenowcem, więc bez pączek. Ojejku, strasznie. Cały dzień się, znaczy, cały program się nie zgadzaliśmy, ale na koniec niech będzie. Tradycyjnie. Udało się. Dziękuję Państwu.